trwa modernizacja Liceum Plastycznego w Krośnie. Remont liczącego blisko pół wieku budynku rozpoczął się w połowie czerwca. W ramach inwestycji osuszono piwnice, wymieniono instalacje elektryczne oraz centralnego ogrzewania. Aktualnie prace prowadzone są na zewnątrz budynku. Udało nam się wejść do programu unijnego, gdzie 108 jednostek z kraju ma przeprowadzoną termomodernizację. Termomodernizacja obejmuje osuszenie, ocieplenie budynku, montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu. Również strych jest ocieplony. I muszę Państwu powiedzieć, że przy okazji udało nam się zrobić fajną rzecz, ponieważ zdobyliśmy środki dodatkowe i każda sala, każde pomieszczenie w szkole ma stacjonarny internet. W budynku przy ulicy Lewakowskiego w Krośnie Liceum Plastyczne funkcjonuje od połowy lat 90. Ostatni duży remont przeprowadzony był tam 24 lata temu. Kiedy jeździliśmy do innych szkół na terenie Polski, to tam już obserwowaliśmy to, co się działo w związku z termomodernizacją, więc tam w tamtych szkołach ten przeskok taki techniczny, jakościowy, co do jakości szkoły, estetyki, no był ogromny. Także myśmy też oczekiwali na to z niecierpliwością. No trwało to kilka lat. Teraz już powoli te efekty możemy oglądać. Koszt remontu wyniesie blisko 2 miliony złotych. Inwestycja dofinansowana jest ze środków unijnych. Aktualnie zajęcia dla uczniów plastyka prowadzone są w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych.